No co ja zbugowałem tym razem, ja pierdzielę! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bio i zapraszam was do Crash Bandicoot 2. Postanowiłem, że zabierzemy się za nagrywanie jednego odcinka, gdyż jest to przedostatni, a chciałbym odpowiedzieć w miarę na największą ilość pytań, jaką mi się uda wypowiedzieć. Wchodzimy do Piston Eat Away i rozpoczynamy naszą wspólną przygodę. Andre 3000, Piston Eat Away, jeden z najtrudniejszych poziomów do robienia na 100%. To się okaże. Pytanie od Zokej, nie wiem jak się to dobrze wymawia, w jaki sposób zrobiłeś te paseczki po bokach? Zawsze mnie to ciekawiło, w jaki sposób to się robi. Tak, w komentarzach. Tak, idź teraz, powiem dokładniej. Trik polega na tym, że aktualnie gram w formacie, aspekcie 16:9. W Sony Vegasie jednak skaluję to do proporcji 4:3. Robię drugą warstwę w 16:9. No a to, że ta 16:9 jest z tyłu, ją przyciemniam o 40%. Nakładam efekt bluru i masz efekt, jaki teraz widzisz na ekranie. Teraz w ogóle, żeby... O kurde. Jest, udało się. Żeby teraz ludziska ogólnie przejść tą mapkę na 100%, jak się Andre obawia, musimy nie zginąć ani razu, aż do samego cholernego końca lokacji. Więc to, że mamy maskę Aku, to jest świętość. I nie możemy nad pozwolić się drasnąć, bo wtedy będzie już naprawdę gorąco. Dobra. Spyro 32. Dużo razy wspominasz o grze Krok. Masz jakieś plany, żeby ją nagrać? Nigdy nie grałem w tą grę, ale wiedziałem, że jest fajna i mam nadzieję, że zobaczę ją u ciebie na 100%. Spyro, mi się wydaje, że wspominałem o Kroku tylko raz. Dobra. Malutka spinka jest. Jest to gra mojego dzieciństwa, ale jakoś nigdy nie myślałem o tym, aby ją teraz przynajmniej nagrać. Nie w tym momencie. Ale jeżeli byśmy się za to zabierali... Kurczę! To byłoby to na 100%. Nie ma innej opcji. Jedynki osobiście nie przeszedłem. Doszedłem do... Zimowej krainy. Ja! Szogun! Cholerny pad. Doszedłem do krainy zimowej. O dziwo, moja siostra, która nie lubi gier, przeszła tą gierkę. Mamy i naszą ścieżkę śmierci, w której zakończymy tą lokację, ale na razie nie. Na razie musimy po prostu dojść do samego końca. Tymi strzałami możemy się bronić. Powiem wam, że dopóki nie obejrzałem filmiku na YouTubie ze speedrunem, to nie wiedziałem, że tak można. Teraz dzięki temu moje życie się robi o wiele prostsze. Więc lecimy do bonusu. Tutaj jest większy spokój, jeżeli chodzi o śmierci, bo w bonusie zginąć możemy. To jest normalne, jeżeli o to chodzi. Więc nagrywam to, udowodnię wam, że nie ma się czego bać. Arkady! Wszyscy zadają w większości pytania o to, co nagrasz, czy jakieś gry. A moje pytanie brzmi, jak się dziś czujesz, Bio? No, Arkady, żeś mnie teraz zaskoczył. Jeżeli mam być z tobą szczery, mam niedowład dupska, źle mi się sra. Do tego boli mnie gardło. Znaczy nie boli, ale coś zaczęło mnie kurde napierdziać w tym momencie, kiedy akurat zachciałem nagrywać. Cierpię na bezsenność, jestem niedospanym człowiekiem. Mam jakieś kurde zawroty głowy. Dużo się źle dzieje. Dlatego też tak intensywnie nie nagrywam, bo jestem po prostu wyczerpany. Orzesz w piździec.
Ja nie wiem, czy to dam radę. Kurde. Dobra, uaktywniamy ten syf. O, i właśnie teraz będziemy mogli się cofnąć po 3 skrzyneczki, które żeśmy uaktywnili tam dalej. O, właśnie. Jak byłem tutaj młody jeszcze, kiedy to nagrywałem, tak jak byłem młody, to nie pamiętam, czy wyśrubowałem tą lokację na 100%, ale raczej wątpię. Crash 2 to nie jest mile wspominana przeze mnie produkcja. Na pewno nie będzie się nigdy równa z częścią trzecią, no nie oszukujmy się. Już będąc dzieciakiem czułem, że coś z tą grą jest nie tak, no i po prostu zauważyłem, że nie oferuje tylu atrakcji, co część trzecia. Znaczy, że jednak wracamy do początku! O nie, Pumba, nie. Wracamy dużo bardziej. Do samego przed początku. Co my tu mamy? Co ja zbugowałem tym razem? No co ja zbugowałem tym razem? Ja pierdzielę! Nawet wyjść nie mogę. Postać mi się normalnie rusza. O ja pierdzielę. Pauza działa. Dlaczego zawsze takie syfy się na nagrywaniu dzieją? Wracamy dużo bardziej do samego przed początku. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Jest, nie zbugowało się. Wypierdzielamy stąd. Monitor proszę mi nie gasnąć. Powinienem, kurde, wygaszać ekranu. W ogóle wyłączyć, bo coś się, kurde, komplikuje z tym emulatorem. Dobra, opuszczamy ten cholerny bonus. I teraz możemy się zabrać za kolejne pytanie. Danioszek 1. Pierwsze pytanie. Nagrasz Greeka Baxa Lost in Time? Jest nagrane na starym kanale. Czy nagrasz coś z nowszych gier? Subnautica. Nie wiem, o co chodzi, ale czaję się na kupno Mafii Trójki. Co sądzisz o połączeniu twojego pada z gołębiami? Co gdyby Crash albo Łukałka byli gołębiopadami? Nie mam pojęcia, jakby to wyglądało, Danioszek, ale... Jest. Powiem tak, odkąd zawiesiłem tego kruka za oknem, jest o niebo lepiej. Nie drą tego ryja, ale tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, zaczyna się zimowy sezon i właściciel zaczyna im ścinać łby na rosołki. Do samego przed początku. Nie chcę żadnych gołębi. Nie chcę jakichś bóstw gołębiarskich. Nie chcę już po prostu zdychać w tej cholernej grze. Cholerny śmieć. Dawaj tą główkę zdrowia. Szogun bez odpałów. Odkąd mu, kurde, przorałem dupsko, chodzi jak wyprostowany. Wiecie co? Jest pewien patent. Jak mamy 38 skrzynkę, możemy wracać do ścieżki śmierci. Dalej już będzie tylko końcówka tego etapu. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak w tym momencie po prostu udać się drogą powrotną przez ten cholerny, rypany syf. Dobra.
Zarypiście. Oh yeah. Teraz tak, tego gościa zostawiłem. Dobra. W tym samym miejscu. Jest. Jest. Aby tylko jeszcze checkpointik zbić i będziemy, kurde, happy hour. Tak? Happy hour. Happy end. Wiedziałem, że coś będzie nie tak. Mamy na szczęście dwie maski Aku, które podtrzymają nas przy życiu. Zarypiście. Teraz, sorry gościu, ale wypadł z mojej drogi. Jest to 3 razy sztuka, udało się nam. Kuba Klosiński. Bio, weź pierdolni tym padem w gołębie, a nie się bawisz z takim gównem. Ja chyba się przystosuję do twojego zalecenia. Daj mi jeszcze parę odcinków. I pytanie, czy grałeś w jakieś gry na Game Boy? I jakie są twoje zapamiętane dobrze gry? Dzięki za odpowiedź, jak odpowiesz na odcinku. Proszę bardzo. Kuba, ja ciebie muszę niestety zmartwić, gdyż jestem osobą, która Game Boya widziała tylko u kuzyna. A w grę, jaką osobiście tylko miałem okazję zagrać, to jak wszyscy wiemy, na tym Game Boy Advance najpopularniejszą produkcją jest, kurde, Pokémon. Jest gem. Więc jedyna produkcja to jest właśnie ta. Ją dobrze zapamiętałem. I to jest w sumie wszystko. Jest! 2 gemy! Udało się! Arkady, sorry gościu, ale jednak nie wiem, czy to przebiło Cold Hard Crusha, ale było naprawdę blisko. 3 razy podchodziłem do tego samego momentu. Ukończyliśmy w tym momencie Pissing It Away. Odpowiedziałem krótko i zwięźle na twoje pytanie, Kuba. Przepraszam, ale po prostu jestem nieobeznany w temacie na Game Boya, a bardziej głównie PlayStation. Zabieramy się za Rock It. Mapę mocno promowaną, jeżeli chodzi o drugą część Crusha. Nawet na okładce mamy, że Crash ma doczepionego jetpacka, którego używamy w przestrzeni kosmicznej. To jest bardzo duża nowość, niesamowite odświeżenie i niesamowite atrakcje od dłuższego czasu, jaką wprowadzono w tej grze. Dobrze, teraz żeby tylko ogarnąć. Do góry strzałka na dół strzałka do góry. No i R1 do przodu, L1 do tyłu. Ewentualnie krzyżyk, kółko. Ale będę używał R-ek. Tak będzie mi po prostu lepiej. No i oczywiście będę... Nie ominąłem? Nie ominąłem. I będę oczywiście leciał sobie bardzo powolutku, gdyż dawno w tym trybie nie operowałem. A też wiem, że gdzieś tutaj będzie skrzynka bardzo chamsko ukryta, jeżeli chodzi o widok. Więc spokojnie. To i tak jest przedostatni odcinek, więc ci, co chcą oglądać, wytrwają do końca w 100%. Dobra. W ogóle przemieszczamy się po stacji kosmicznej Cortexa. Więc jesteśmy naprawdę bardzo blisko tego sukinsyna. Nie pozostaje nic innego, jak tylko... uważać i brnąć ku końcowi gry. Klepmy tego checkpointa. Gramy w co chcemy. Pracuj jak chcesz. Ave bio. Siema. Mam kilka takich kwestii. Po pierwsze, wspomniałeś w poprzednim odcinku coś o chronologicznym po przechodzeniu Resident Evil. W takim razie powinien zacząć od części 0, bo to początek. Masz rację. Po drugie, oglądam od niedawna, czy zastanawiam się, czy masz gdzieś lub można prosić o link do starego kanału, chętnie obejrzę. Napiszę ci, odpiszę ci na pewno teraz na to pytanie, jak już skończę nagrywać. I trzecie pytanie, że wspominam o Age of Empires. Jakie jeszcze klasyczne strategie ogrywałeś? Masz w planach jakąś grę nagrać na kanale? Pozdrawiam.
Jeżeli chodzi o strategię, boję się tego, ponieważ nie jestem zbyt dobrym strategiem. Moje taktyki polegają na tym, że przetrzymuję gościa, jeżeli chodzi o przeciwnika, do samego końca, a moja fala uderzeniowa to jest takie jedno wielkie, ostre rypnięcie. Wiecie, o co chodzi. Dla przykładu powiem wam, że grałem... Powiem tobie, że dla przykładu grałem w Twierdzę Krzyżowiec. I w misji trzeciej, kiedy to chyba pierwszy raz spotykaliśmy się... Kurde, jak on miał... To nie był szczur, to na pewno nie był szczur przeciw tym, to był chyba skorpion. Tak mi się wydaje. To była chyba trzecia mapa w Twierdzy Krzyżowiec. Ja ją przeszedłem dopiero po chyba 4 czy 5 godzinach. Powolutku wszystko rozbudowywałem. Kurde. Dobra, zarypiście. Wszystko powoli rozbudowywałem, aby po prostu uderzyć przeciwnika całą swoją najpotężniejszą ofensywą. Wyglądało to tak, że wjechałem w gościa, który miał taki mały brytek zamek, wysyłał na mnie co... Kurde, 2 minuty po 5 pikniarów. A ja mu wleciałem na bazę, kurde, z 200 katapultami i chyba... Z 300 konnych, a daleko nie jesteśmy. Dawaj. Dobra, nie warto tej główki brać, nie będę ryzykował. Kurde, naprawdę się zestarzałem, jeżeli chodzi o tą grę. Dobra. O tak. I czy planuję jakąś nagrać? Na razie nie. Grałem... Moją ostatnią strategią, jaką grałem, to był StarCraft 2. I to jeszcze na wersji, wiecie, darmowej. Grałem rankingi, jakoś niezbyt dobrze mi szło. Najbardziej w tamtej części, w tej części uwielbiam... Teranów. Później są fani Protosi, a na końcu Zergi. Bardzo lubię Zergi, ponieważ kojarzą mi się z filmem. Jest taki jeden fajny film, dajcie mi pomyśleć. Żołnierze Kosmosu. Uwielbiam ten film, jest świetny. Tam armia tych cholernych robali mi się bardzo kojarzy miło z zergami. Lubię tą rasę, lubię przeciwko nim walczyć. Jednak sam sterować mi nie lubię i nie umiem. W ogóle to miejsce mi się bardzo kojarzy z Tajnim. Bardzo podobna miejscowa. Kolejny gaming. Wypierdzielamy stąd. Powoli do przodu, do przodu. Pamiętam, jak jeszcze niedawno zaczynałem w ogóle pierwszy odcinek nagrywać, a teraz już prawie końcówka. Zawsze mnie żal ściska, kiedy myślę o tym, że będziemy kończyć coś, co... Z wielkim impetem żeśmy zaczęli. A tu już zaraz będzie pożegnanie. Night Fight. Zrobimy 2 podejścia do tej lokacji, gdyż jest tutaj ścieżka śmierci. A ja nie zamierzam się bawić w jakieś tylnie podchody. Po prostu przebiegniemy do niej bez zginięcia. Odwalimy brudną robotę przejścia jej. Bierzemy gema, zabijamy się od nowa, lecimy z tematem. Taki mam plan. I tak właśnie zrobimy. I powiem wam, że przez ostatnie 2 odcinki, jak Shogun dostał baty, to się przestawił. Chodzi precyzyjnie. Nic nie odpierdziela. Jestem teraz w sumie bardzo zadowolony z tego zakupu. Tylko musiał dostać trochę batów na ryj. Dobra. Teraz większe skupienie. Chwila nieuwagi. Jo!
chwila nieuwagi i zaczyna się prawdziwy Saigon. Jest. No nic. Dojdźmy do przodu tak daleko, jak się tylko nam uda, aby pokazać wam dwie skrzynki, które tutaj będzie trzeba zgarnąć. Mamy pierwszą, mamy drugą. Zabijamy się i walimy od nowa tą mapę. A tą mapkę ze ścieżką śmierci zrobimy od tyłu. To jest chyba jedyna mapa w tej całej serii, gdzie na ścieżkę śmierci można wchodzić dobrowolnie tyle, ile nam się podoba. W żadnej lokacji nie można od tyłu wejść na ścieżkę śmierci. Sobie nawet nie przypominam, żeby była taka możliwość. No nic. To jest chyba ostatnia mapa nocna, jaką nam przyjdzie teraz przejść. Po tej lokacji zostanie nam już tylko ponownie przestrzeń kosmiczna z jetpackiem oraz jeszcze raz przejście tej cholernej fabryki Cortexa. To jest ta Piston Away, jeżeli nie możecie skojarzyć. I teraz tak. Mam nadzieję, że z tym pistonem to będzie troszeczkę prostsza wersja, bo ta troszeczkę mnie zdołowała. Dobra, zarypiście. Bierz co nasze. Checkpoint. Salvantas. Hej Bio, mam pytanie. Siemanko. Będziesz robić gry na PS2? Pytanie na kolejny odcinek. Tak, rozmawiałem już z poprzednią osobą, co mi zadała to pytanie. I jak tutaj ludzie obeznani w temacie wiedzą, że to będzie Rayman albo Rayman 2. Ponieważ na PS2 jest najbardziej rozbudowany. Otóż nie wiem, jak to wygląda w przypadku wersji na PC, ale jeżeli będziemy kręcili gierkę z Playa 2, to będzie to na pewno Rayman 2. Dobra. Bonusik chyba nie jest zbyt długi, z tego co dobrze kojarzę. Dawaj, 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 dawaj. Oh yeah! 19 skrzyń. 20! Nie! Już myślałem, że będzie skrócony dystans na skok. Ole fart. No nic. Bierzemy skrzynię. Hot Joker! Siema Bio, oto pytania. Czy najdziesz Harry'ego Pottera? Czy mam dziewczynę? Pokaż Cortexowi poślad. Ale po co? Po co mam mu pokazywać swoje switaśne pośladki, swoje liśniące niczym dupa niemowlaka dupsko, kiedy on kurde ma pomarszczone niczym... A, nie mam skojarzenia. Czy nagram Harry'ego Pottera i czy mam dziewczynę? Harry'ego Pottera nie nagram. To pytanie się również powtarzało, jeżeli chodzi o wasze uderzenia w moim kierunku. Nie lubię Harry'ego, nienawidzę filmu, nie dzierżę tego pedalskiego dubbingu, on jest tak niewpasowany. Jedynie z głosu, kto mi się podoba, to jest Hermiona. A reszta to jest jeden wielki niewypał. Dubbing, gdzie się świetnie pasuje w polskich produkcjach, to są na pewno bajki, animacje i jak dla mnie nic więcej, ewentualnie jakieś seriale Disneya na Disney Channel, ale tak to nie. Może i dlatego mam za uprzedzenia co do tej gry, bo osobiście jeszcze tak nigdy się w to nie wciągnąłem, chociaż grałem w Kamień Filozoficzny. Nie! Ale na pewno nie nagram Harry'ego Pottera. A dziewczynę mam. Mam. Nie ogląda moich filmów, podtrzymuje tezę, nie lubi mnie, jest wredna. Mamy wszystko! A czy pokażę Hot Joker poślada Cortexowi? O, to zależy, jaki będę miał humor. Jeżeli go rozwalimy za pierwszym podejściem, jest duża szansa. Ukończyliśmy Night Fight, a ja ludziska zdałem odpowiedzieć na tyle pytań, ile mi się udało. Więc ja tu będę kończył nagrywanie i daję wam po prostu taki ostatni czas, aby po prostu w jakiś sposób zostawić pamiątkę po sobie. Następny odcinek będzie ostatnim. Czekam na kolejne świetne komentarze. I dziękuję też za to, że mnie oglądacie, za to, że jesteście. Dobra, kończymy, bo już się zaraz rozbeczę. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Komentował Bio, to byłoby na tyle. Na razie, 3-2.
Trzymajcie się, cześć. No, zobaczcie jeszcze ile procencików wbiłem, bo zapomniałem. 90! Ujop! 90!